Vivaldi stał się ofiarą własnego geniuszu, bo Szczerbor w roku przysłoniły właściwie niemal całą jego pozostałą twórczość, która jest bardzo liczna, bo wynosi ponad 800 różnych dzieł. Kim naprawdę był Antonio Vivaldi? Czy naprawdę był kobieciarzem i czy był dobrym poetą? Na te i inne pytania odpowiemy podczas pierwszego w Szamotołach spotkania z cyklu Speaking Concerts, na których witam Państwa bardzo serdecznie wraz z zaproszonymi solistami, chórem dziewczęcym z Kobronki i orkiestrą Kolegium F. Ja jestem jedynym mężczyzną w tym gronie. No chyba, że nie wiemy, kto jeszcze tutaj jest. Vivaldi napisał tą kompozycję na normalny chór czteroosobowy, soprany, alty, tenory, basy, a więc żeńsko-męski. Ospedale de la Pietà nie miał mężczyzn, a więc wykonywał te utwory wyłącznie z dziewczętami. I teraz, proszę Państwa, no po raz może chyba drugi od czasu Vivaldiego na świecie, będziemy mieli okazję wysłuchać tego eksperymentu, jak brzmią takie utwory wykonane wyłącznie siłami niebieskich. Thank you.
Co interesującego jest w lecie, jeżeli zmienimy na chwilę porę? No, w lecie oczywiście są ptaszki i Marcin nam pokaże, jest kukułka. Jest już trochę nerwowa ta kukułka, ale jest też turkawka. Proszę Państwa, ja przyznam, że no, wszyscy przecież wiemy, jak śpiewa turkawka. Ja się przygotowałem do tego koncertu i zdobyłem nagrania turkawki. Muszę powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z turkawką. No ale może w XVIII wieku turkawki inaczej turkały we Włoszech. Natomiast ten koncert jest dość niesamowity dlatego, że on nie ma żadnej melodii. Zobaczcie Państwo, jak on się zaczyna. W ogóle zaczyna się w Francji bemol, taki niekoncertowej. Zamiast jakichś pięknych przebiegów słyszymy linię, która jest totalnie poszarpana. Jakby ktoś rzucił tak bez ładu dźwięki, to bardzo niesamowite. A najpiękniejsze, co jest w tym koncercie, to jest płacz. Niesamowita melodia ma dlatego taki niezwykły charakter, że oparta jest na bardzo ważnej linii, która jest tutaj w basie. Brzmi tak. Vivaldi sam, posiadając krótki oddech, jakoś to sobie kompensował. Jak mianowicie? Otóż w jego ariach operowych głos wokalny jest pisany w ten sposób, jakby on zupełnie sobie się z oddechem nie liczył. Wymagał od wokalistów skrajnej wirtuozerii. Za chwilę podamy tego przykład, fragment arii z opery Olimpiada. Thank you.
Zbliżamy się do finału dzisiejszego koncertu, na którym wykonamy cały koncert Zima. I tutaj nastąpi pewna zmiana. Jak do tej pory jedynym mężczyzną, oprócz mnie, był Marcin Suszycki, który występował w roli Il Prete Rosso, księdza Antonia Kornego, ale za chwilę Zimę zagra, chciałoby się powiedzieć, uczennica, choć nie dosłownie jest uczennicą. Państwo pamiętają tą wspaniałą postać Anna Maria del Violino. Dla nas ten koncert wykona Joanna Maria Kreft. Cóż, powiem tyle. Dla mnie osobiście koncert Zima jest najpiękniejszy, najbardziej wartościowy z tych czterech koncertów. A jego znaczenie, jego dźwięki mówią nam o czymś znacznie głębszym niż tylko sonet. A może po prostu nadają słowo inne znaczenie. Thank you.